Dzień dobry. Jak miło, że zechcieliście znowu trafić tutaj na nasz modelarski kanał. Dzisiaj chcę pokazać Wam, jak wykonać prosty, mały budynek murowany. Oczywiście pokazać krok po kroku. A zatem do dzieła. Pierwszy krok to rzecz jasna rysunek. Budynek, taki typowy, pomocniczy obiekt o wymiarach około, w oryginale, około 3,5 na 2,5 metra. Naszkicujmy go sobie na kratkowanym papierze, tak jak to robiłem w przypadku drewnianej wiaty. Jedno okno i drzwi z przodu, reszta ścian pozostanie ślepa. Budynek mój nazwałem pralnia, bo będzie to właśnie taka mała pralnia przy jednym z budynków mieszkalnych, starych budynków mieszkalnych, stąd charakterystyczny wysoki komin. Rysunek gotowy, oczywiście rysunek w skali 1 do 1, w wielkości H0. Wszystkie wymiary będziemy mogli stąd sobie odczytać, zmierzyć. Rozpoczynamy budowę. Do konstrukcji budynku użyję kartonu. To karton o grubości 1,5 mm. Właściwie powinienem powiedzieć skrawki kartonu, bo właśnie z takich skrawków, z takich pozostałości po innym budynku wykonam ten mały obiekcik. Pierwszym krokiem w budowie będzie przeniesienie ścian z rysunku na karton. A zatem ołówek, linijka i rysujemy. Pamiętajmy, żeby ścianę przednią i tylną zwęzić o grubość kartonu, o grubość ścian bocznych, czyli o 1,5 mm z każdej strony. Pozostała jeszcze ściana tylna. Na nasz rysunek ściany przedniej powinniśmy też wrysować drzwi i okno. Ja skorzystam ze stolarki, którą mam już w swoich zasobach. Mam tych okien i drzwi mnóstwo. To stolarka, którą odziedziczyłem po świętej pamięci Andrzeju. Naciął tego sposobem laserowym wiele, wiele dziesiątek, no i trafiło to do mnie. Zatem wykorzystam dokładnie te drzwi i te okno. Przyłożę je tutaj na mój rysunek i odrysuję, żeby odpowiednie otwory przygotować i wyciąć. Skalpel w dłoń i tniemy. Skorzystam z linijki metalowej. Przy metalowej linijce tnie się znacznie lepiej niż przy plastikowej. Karton tniemy oczywiście równymi ruchami, nie cisnąć za mocno. Lepiej przejechać wielokrotnie, aby uzyskać ładną, równiutką linię cięcia. No i pamiętajmy, żeby nóż prowadzić prostopadle do płaszczyzny. Nie tak, tylko idealnie prostopadle do płaszczyzny. Wówczas krawędź cięcia będzie również prostopadła. Nożyk prowadzimy też płasko, nie tak, tylko tak. Wtedy jest łatwiej. No i jeszcze krawędzie skośne. Cztery ściany mam
gotowe, pozostaje mi wyciąć otwór drzwiowy i okienny. Wycinając otwór, zawsze rozpoczynajmy od narożnika, wbijając nieco mocniej skalpel i przeciągając, wbijając i przeciągając, wbijając i przeciągając. Podobnie z tej strony. Wbijamy i przeciągamy, wbijamy i przeciągamy. Wtedy mamy pewność, że ten punkt wyjdzie nam ładny, ostry. I tu to samo, wbijamy i przeciągamy, wbijamy i przeciągamy, wbijamy i przeciągamy, wbijamy i przeciągamy. I teraz jeszcze tu i proszę, otwór drzwiowy gotowy. To samo z otworem okiennym. Wbijamy i przeciągamy, wbijamy i przeciągamy. Nie do końca. Od drugiego narożnika cięcie zrobimy w drugim kierunku. No właśnie, to teraz w drugim kierunku. Ile byłoby łatwiej, gdyby wyciąć to nie nożykiem, tylko laserem. Laser zrobiłby bzyk, bzyk, bzyk i gotowe. Ale my wracamy do podstaw modelarstwa, czyli tak jak to wykonywało się kiedyś, gdy technika laserowa była jeszcze w powijakach, a może nawet i w ogóle nieznana. Tak powstały wszystkie pierwsze budynki na moim Lewinie. Tam techniki laserowej nie użyłem w ogóle. No i docinamy narożniki, aż nasz otwór okienny będzie gotowy. Ściany w komplecie. Brakuje czegoś. Brakuje podstawy, czyli podłogi. To właśnie teraz ją narysujemy i dotniemy. Z takiego samego kartonika. Budynek ma wymiary 4 na 3 cm, więc podłogę muszę zrobić o 2 mm węższą i krótszą. 4 i 2 mm zabieram. 4 cm i 2 mm zabieram. I podobnie w drugiej płaszczyźnie. 3 cm i 2 zabieram milimetry. 3 cm i 2 mm zabieram. Należałoby zrobić jeszcze taki podest przed progiem. To sobie przymierzę moją ścianę i wyrysuję ten podest. O, niech on będzie taki. Zaraz zrobię to od linijki. Myślę, że 8 mm w zupełności wystarczy. Tniemy naszą podłogę czy cokół, jak kto woli. Gdy pierwszy rzas już jest zrobiony, to kolejne, gdy ma się już troszkę wprawy, można nawet robić bez użycia liniału. Tnę tak długo, aż wycinany element po prostu sam mi odpadnie. Cokół, czyli podłoga, też jest wycięta. Mamy więc komplet ścian naszego budynku. Dwie ściany boczne, ściana przednia, ściana tylna i podłoga. Kolejny etap to oczywiście skleić to wszystko w całość, żeby uzyskać
przestrzenną bryłę.